Dziś pijemy wino kupione w Lidlu, francuskie Moments de France, Rouge. Wow. 2021 rocznik, bardzo piękna etykieta, taka rodzinna, familijna, piękny. O, to musi być tak mega familijny wino. Rodzinna atmosfera i sobie popiję właśnie winko. 13,5% alkoholu, 18 zł. To co? Nie za dużo. Nie za dużo. Ale barwa ładna, rubinowa. A, szczep Merlot, nie wiem czy doczytałem. O, pewnie nie. Dobrze. Czyli wina jednoszczepowe. No, kolor naprawdę fajny. Ładnie? O, ładnie. No, kolor, tak. Takim napojem orężowym, lemoniadą letnią. Cytrusami, znaczy. Rzeczywiście taki jakiś jest. Taki pącz letni. No taki kurz, no zgadza się. No, ale ja co tu jest konkretnie? Nie powiedział, że to czerwone. Coś tak, beta, no, takie jadowego. Orzeźwiające takie, no nie? Taki bukiet trochę biały, nie? Tak, trochę biały, zdecydowanie trochę, biały. Trochę taka guma balonowa. Tak. Nie, to cytrusy. No i cytrusy, właśnie jak białe wino. Tak mało czerwieni w tym. W ogóle w zapachu nic nie jest. Może delikatnie. No dobra, ale się rozwietrzyło. No i co? Właśnie taki kwiatowo-gumowy, nie? Tak. Gumowy, kwiatowo-gumowy. Ale nie wyczuwam jakiegoś czerwonego owoców albo coś. No, bardziej jakieś tropikalne owoce, taki tak. Miks. Bardzo rześki i świeżutki zapach. Bo to na lato, no. Ale dobra. Takie trochę lędrynki. Ale kwasowości nie ma. Czujesz kwasowość? Nie, tak. Odrobinę jest kwasowość, ale taka szybko gasnąca. A czujesz lędrynki? No takie tak. Jest. Jakieś. Ale nie jest. W słodycz nie idzie aż tak przesadnie. Nie, w słodycz w ogóle nie. W ogóle nie, bardzo. Nie idzie. Ty. Nie. No ale takie gumowe. Takie żelkowo-cukierkowe. Tak. To no, gumisiowe. Nie ma słodyczy. Co mówię, nie, że ma. Idzie w słodycz? Aha, jeszcze ten, nakrętka tam. Bo to z gumi jagód, słuchajcie. Nie idzie w słodycz w ogóle. Hmm. Jest kwasowość taka, no, delikatna. Dosyć szybko gasnąca, nie? Taka, może do maliny jakoś tak? A na koniec jest pieprzność nawet jest. I tak. Maliny, jest. No, tak. Maliny, tak. To są maliny. Z nutką limonki? No w bukiecie są cytrusy, ale tak w smaku jednak ta goryczka jest na końcu. I to tak się dosyć utrzymuje. Aha. Tak. Znaczy generalnie finisz jest długi dzięki tej goryczce, bo tak smakowo to nie jest długi. O, nie przestańcie. Kwasowość od razu jakoś po łyku. To nie jest zenika, ale tak, goryczka, ta taniny to są. Będę go bronić, sama go wybrałam. Nie wiem, czy ci uda. I potem ta goryczka zaczyna być dominująca z każdym razem. Tak. I na końcu tylko ona zostaje, nie? No ale co? Dobre. Nie przeszkadza. Jak ktoś lubi gorzkie wino? Nie przesadzaj, to jest gumi jagód. Nie no, tak. Aromat zaskakujący, smak. Też. Troszkę. Nie. To znaczy, jeżeli się to odnosi do czerwonego wina. Do czerwonego wina, tak. Tak. Bo ona jest zdecydowanie na lato, tak mi się wydaje, właśnie. Tak jak pokazuje obrazek. Lato, ciepła pogoda. A nie ma opisu co do tego. Nie, tylko że we Francji zrobiono. Wyrobione we francusku. No ale tak jak na czerwone to jest nietypowe. Bardzo nietypowe wino jak czerwone. Wybrałam fajne letnie wino. 8 punktów daję. Wybrałaś fajne letnie wino na zimę. Tak. Nie, dobre jest.
No masz akord. 8 powiedziałam. 5? 6. O! Nie, ja 8, jakbym 7,5 dał gdzieś. Ja 6. No dobra, to rozjechaliśmy się totalnie. No i 5, 6, ja już widzę średnią 7. Taką. To co? Niecałe 6? 6? 6. 7? 7. Nie, 6, może i pół. No 6,5. 6,5? Tak. No ale dobra. Ale to nie jest złe wino. No nie, dla tych, co lubią goryczkę, winie. Ale ja nie wrócę. Pieprzność. O, przestań kupić inną rodzinę. No chyba, że dostanę w prezencie. Nie, no, niewiele. No zgadza się, bo tak nie ma końca. Znaczy, no jest ten koniec właśnie taki dziwny. Niewiele owocowości, znaczy jest trochę owocowości, tam trochę malin delikatnie. Jakieś tak skórki też, tak. Czy limonki, tam coś. Taki grejpfrutowy tak. Jakiś i zaraz goryczka wchodzi i się kończy goryczą. I dominuje. I tanin trochę i to jest dominujące. Mhm. Czyli dla osób, które nie lubią słodkich win, dla tych, co lubią goryczkę, winie, pieprzność, to na pewno się spodoba. No. Także do kupienia w Lidlu. Spróbować polecam. Spróbować? A, jak ktoś nie lubi za bardzo słodkiego, to powiedziałem, jak ktoś lubi goryczkę, winie. Ale to można kupić w dobrej cenie i odłożyć na półeczkę i latem jak znalazł schłodzić w lodówce. No chyba, że. No chyba, że tak. Dobra, to od nas 6,5 i polecamy. Średnio polecamy.